Dzisiejszy odcinek z Bluesów będzie troszeczkę inny, ponieważ jeden z widzów stworzył quiz, który dzisiaj sobie rozwiążemy i to nie jest ten quiz, który tutaj widzicie. On będzie troszeczkę później, ale ten sobie zrobimy na rozgrzewkę i mam nadzieję, że się totalnie nie wygupię i będę znał odpowiedź na wszystkie pytania, bo po tylu godzinach grania w Bluesy to powinienem znać odpowiedź na wszystkie pytania, prawda? Na pewno tak jest. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej quizów, no to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. I to jest nasze pierwsze pytanie, czyli jaki jest maksymalny level Paragonu? I naszymi odpowiedziami jest 100 i 75. Z tego co kojarzę, 75 albo 76 jest jakby podstawowym poziomem, jeżeli nie użyjemy totemów Geraldo, a z totemami możemy wbić 100 poziom, więc nie wiem, czy to jest już dobra odpowiedź, dobrze zaznaczyłem. Jaki jest najtrudniejszy tryb w Bluesach? No są to chipsy. Jakby, wow, to raczej nie będzie takie trudne, jakbym spodziewałem. I słuchajcie, jeżeli chcecie mi zrobić quiz, to najlepiej, znaczy dziękuję oczywiście każdej osobie, która poświęci czas na zrobienie czegoś takiego. I podsyłać go chyba najlepiej do mnie na Instagrama. Podrzucę linka w opisie do Instagrama, ja tam nic nie wrzucam, ale odczytuję wiadomości, więc tam po prostu najlepszy kontakt, jeżeli chcecie coś tam podesłać. Także chimpsy, Impopable, nie Apopalips, czekaj, Apopalips dzień działał w ten sposób, że jak startowaliśmy, to od razu balony leciały. Chyba to był ten tryb, przynajmniej mam taką nadzieję. Chimpsy, jaki był pierwszy boss w Bluesach? Ojejku, na pewno to nie był Vortex. O, ty, no ja nie wiem, jaki był pierwszy boss w Bluesach. Skąd mam wiedzieć? Dobra, nie ma bossów w tej grze. Lych i Blunarius. Kurde, to jest 50-50. No ja bym powiedział, że Blunarius, przez to, że się kojarzy, wiecie, nazwa z Blunami. Dopiero później zaczęli, powiedzmy, kombinować z innymi nazwami, ale na samym początku, jako że bijemy Bluny, no to Blunarius, rozumiesz? A nie, bijesz Bluny i nagle masz bossa Lycha, Lynch, Lych, nie wiem jak to nawet przeczytać. Ale no, cieszę się, że była to odpowiedź, nie ma bossów w tej grze i uwaga, czy to jest dobra odpowiedź? Za chwilę się przekonamy. Jaki jest pierwszy bohater, którego dostajemy? Czekajcie, okej, rozpoczynam sobie grę, próbuję sobie to wyobrazić. Okej, rozpoczynam sobie grę, mamy nowe konto i dostajemy Quincy'ego. Quincy, tak to jest. Widzicie, nawet próbuję sobie troszeczkę to bardziej utrudnić, żebym nie widział. Czekajcie, korzystam z CI, więc oczywiste, że czy dopasujesz letnie kolory do ich nazw. W ogóle jakie quizy są tutaj? Tylko prawdziwy fan Disneya ukończy to przetrwanie. Czekaj, tylko prawdziwy fan Disneya ukończy to przetrwanie. Nie rozumiem. Dobra, Obin, Gwendolyn, Psy, Quincy. Czekaj, Quincy? Quincy strzela z łuku, tak? To jest Quincy. Dobra, mam nadzieję, że to jest to. Jakim typem małpki jest Darth Monkey? Nie, dobra, ten quiz jest chyba dla osób, które dopiero zaczęły sobie grać i tak jak mówiłem, to nie jest jeszcze ten quiz, który Wiz przygotował, tylko że pewnie, nie wiem ile tam jest dokładnie pytań, ale chciałem, wiecie, w razie czego po prostu mieć zapasowe, żeby nie okazało się, że film będzie trwał 5 minut. Jeżeli okaże się, że ten quiz i quiz Wiza będą miały bardzo, wiecie, bardzo mało pytań, no to wtedy sobie jeszcze jeden quiz rozwiążemy. No ale tutaj wracając od pytania, no to wiadomo, że to jest małpka podstawowa, tutaj każdy to powinien wiedzieć. Bomb shooter to wieża czy małpka? Bomb shooter? Nie, no to jest wieża. Po prostu, gdyby to był tak shooter, okej, gdyby tutaj był tak shooter, no to bym powiedział, że to jest małpka, ponieważ ostatnio przy okazji grania w Bloons Card Storm, chyba tak nazywa się ta gierka, no to się okazało, że w tak shooterze siedzi małpeczka sobie i ona no tam po prostu strzela, ale nie, to jest wieża i to jest pewne. Jaki jest rok wydania Bloonsów? 2016. Tak? Ty. Czekaj. nie ma tego roku. Nie, to musi być 2018, tak? Tak. Tak, 1999. Czekaj. Nie, jak jest Bloons Lily 6, no to nie, no to 2018, ale byłem przekonany, że to jest 2016 i bym w ciemno zaznaczył to. Jak nazywa się firma, która wyprodukowała Bloonsy? Ninja Kiwi. Po prostu. Mojang, Roblox, Sega, Ninja Kiwi, Nintendo, Pokémon Company, Coca-Cola, Pepsi Fan. Dobra, tutaj, okej, to już, tak i się pewnie zastanawiał tutaj gościu, ty, jakie dać firmy jeszcze? Ja bym dał, wiecie, jakieś firmy, które robią gry mimo wszystko. Może wtedy by było łatwiej, ale nie, no wiadomo, że to jest Ninja Kiwi. Czy Beast Handler to małpka primary, czyli podstawowa? Nie, to jest małpka supportująca i... Jestem pros! Proszę bardzo, mamy tutaj informację, że jestem prosem, znasz tą grę do perfekcji. Dobra, rozgrzewka zrobiona, także czas przejść do normalnego quizu. I autorem tego quizu jest Patryczek2137, tutaj dokładnie jest napisane i został ten quiz zrobiony 2 tygodnie temu. Jaki typ jednostek buffuje wioska 500? Ej, w ogóle podoba mi się to, że nie masz pokazane. Czekaj, a czemu to jest? Aha, dobra, to jest po polsku też. Ty, ale to wygląda jakby było wycięte z mojego filmu, bo ja gram po polsku, nie wiem ile osób gra po polsku, ale ja już się przyzwyczaiłem. Admiros, nie rozumiem jak mogę grać po polsku. Nie, no, podstawowe, no, stary, Patryczek, czy to jest naprawdę wymagające, kiedy powstał Bloons Lily 6, no to już wiemy, o nie,
O nie, dobra, to w czerwcu. Którego czerwca mogliby... 30 czerwca nie, 30 czerwiec mi odpada. 15, 14, 13. Dobra, strzelę, że to było 15. Kurde, jeden dzień. Okej, okay. Zapamiętaj w tym pustym łbie, że Bluesy zostały wydane 14 czerwca 2018 roku, okej? Okay? 14 czerwiec. Nie 15, nie 14, ale było blisko. Wiedziałem, że to na pewno nie będzie końcówka czerwca, bo by już mogli to przełożyć na 1 lipca, a tego 13 nie wiem, czemu za... Czemu nie zaznaczyłem? Ile jest sterowców w Bluesach? Sterowce chodzi o Moaby, no to masz tak. Moaba, BFB, Zomga, DDT i Bada. 5? Chyba, że liczysz też bossy. Zobaczymy. I 5. Dobra. 6, kurde, a może jest 6? A czemu tutaj są... to są podpowiedzi. Czekaj. Jest Moab, BFB, Zomg, DDT... Nie no. No i 5 jest, ale to nawet na zdjęciu masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie no, ej, jak się okaże, że jest 6? Kurde, nie ma chyba innego Bluna. No są opancerzone wersje, ale wiadomo, że one się nie liczą. 5 jest. Dobra, to jest dziwnie sformułowane pytanie. Naprawdę dziwne, bo od razu miałem odpowiedź, nie, na ekranie. Chyba, że to miało być podchwytliwe. Która małpka nie ma ulepszenia pod widzenie kamo? Oj, z tym, okej, okay, z tym muszę wiedzieć. Muszę wiedzieć, ponieważ przy przechodzeniu challenge od widzów miałem tyle razy, wiecie, sposobność, żeby to sprawdzić, więc to muszę wiedzieć. Dobra. Super małpka widzi, to jest dolne drzewko. Boomerang Mangi normalnie nie widzi, ale jego piąty tier okręca boomerangi i widzi. Bomb Shooter nie widzi i Ice Monkey widzi. Więc, która małpka nie ma ulepszenia pod widzenie kamo? To będzie Bomb Shooter, prawda? Tak, bomb shooter. Dobra, jest. Boomerang mówię. Boomerang jest podchwytliwy, bo normalnie mówię, on nie widzi kamo, ale na piątym tierze jego boomerang, jak się obracałem wokół niego, to wtedy widzą kamo. W tym sensie te boomerangi po prostu niszczą. Ile kasy generuje co rundę Benjamin na 20 poziomie? Myślałem, że to będzie fajny quiz. Że może w jednym pytaniu się pomyliłem. Dobra, 4,5 tysiąca, 5 tysięcy, 2,5 tysiąca, 3,5 tysiąca. Tylko że oni to ostatnio zmieniali. I nie wiem, czy to są najnowsze informacje. Tylko oni chyba to zmieniali w zależności od rundy, na której jest. Więc nawet jeżeli miałbym... Wiecie co, to nawet bym sobie chciał sprawdzić, bo wydaje mi się, że będzie to troszeczkę inna kwota, w zależności czy jesteśmy na rundzie pierwszej i jak jesteśmy na rundzie 140. I to będą po prostu dwie różne kwoty. Więc tutaj, no ja bym 5 tysięcy obstawił, bo pamiętam, że coś takiego było zmieniane i to było dużo kasy. Ale no na pierwszej rundzie, na 20 poziomie, chyba i tak by on generował mniej. Albo to zależało od poziomu i ja teraz złą informację podałem, ale faktem, no 5 tysięcy, po prostu. 5 tysięcy, fajna liczba. Która małpka ulepszona na 5.00 daje zmniejszony cooldown umiejętności? Czekaj. Która małpka daje zmniejszony cooldown... Wioska? A, wioska, tak. Dart Monkey nie. Sub Monkey daje też. Okej, okay, daje zmniejszony cooldown na umiejętności innych małpek morskich. Kurde, czekaj, zmniejszony cooldown... Pierwszym moim tropem była wioska, bo ona rzeczywiście coś tam boostuje, nawet sobie wezmę. Jako, że mamy tutaj to mogę sobie powrócić. Ekspertyza, no ona zmniejsza chyba cooldown umiejętności małpek. Ale z drugiej strony Monkey Sub też... Dobra, Monkey Sub. To musi być Monkey Sub, prawda? Dobra. Nie wiem, czy wioska tutaj też by nie była dobrą odpowiedzią. Ale która małpka jest totalnie useless? Nie. Beast Handler jest dobrą małpką. I weźmy po prostu... zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Beast Handler jest naprawdę dobrą małpką, tylko po prostu wymaga on nas... dużo skoncentrowania. Ja to powtarzałem wielokrotnie w odcinkach. Mówię, Beast Handler jest spoko małpką, ale jeżeli mam do wyboru postawienie 6 małpek, jakichś czwartych tierów, a postawienie jednego Beast Handlera, no to wybór jest dla mnie prosty. Stawiam te małpki, ale no Mortar. Ej, to jest nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym, ale no... Rozumiem, powiem tak, nie zgadzam się z tym, ale rozumiem. Która wersja nie jest płatna na telefonach? Bluns T6 jest na pewno płatne na telefony, bo pamiętam, że jak straciłem konto, to... Nie, jak miałem tam problem z kontem, to kupiłem sobie wtedy Blunsy TD6,
TD Battles, tak, to TD Battles nie są płatne na telefony. To jest proste, bo dwójka jest za darmo, to dlaczego jedynka miałaby być płatna? Czy istnieje takie coś jak Bloons TD 6 Netflix? Tak, i w ogóle to jest taka ciekawa sprawa, że dosłownie parę dni temu napisał do mnie jeden z widzów, żebym nagrał i pokazał tą wersję Netflixową właśnie Bloonsów, bo jeżeli macie Netflixa, ktoś w waszej rodzinie opłaca, no to możecie sobie zagrać w Bloonsy za darmo, ale ta wersja jest jakby ograniczona, tam nie można nic kupować kompletnie, i nie można później przenieść progresu z wersji Netflixowej do wersji normalnej. Więc to jest bardziej, ja bym to testował jako demo takie, że sobie sprawdzasz gierkę, okej, podoba mi się i wtedy wydajesz te 20 zł, czy tam ile teraz bluesy kosztują, jak są oczywiście na promocji, bo bez promocji kosztują o wiele więcej i kupujesz sobie wtedy bluesy. Także jeżeli ktoś ma z was Netflixa, wiem, że na urządzenia mobilne na pewno to jest, i bo parę razy mi się to wyświetliło, także jest Bloons TD 6 Netflix. Jeśli masz wykupiony abonament na Netflixie, to możesz dzięki tej aplikacji za darmo grać w Bloonsy na telefonie. Zgadza się. Zastanawiam się, ile osób wiedziało o tym. Napiszcie w komentarzu, ile osób wiedziało o tym, że jest Bloonsowa wersja Netflixowa. Która małpka potrafi zmienić ząbka w czerwony Bloon? No, alchemik. To jest nawet ulepszenie alchemika. To jest... What? To jakby... Od razu widać. Chyba, że nie znasz tych ikonek, ale ja przeglądałem się tyle. Jaki jest najlepszy kod twórcy? Okej. Okej, widać, że kod twórcy w Lotar. O kurde. Wydaje mi się, że kod twórcy Flotar. Następny quiz za 10. 9. No drugi Flotar. Okej, 9 na 11. A przy ilu ja się pomyliłem? A Bishandler, ale to jest bardzo ten. I tutaj, tak naprawdę jedyny błąd, jaki popełniłem, to było data wydania Bloonsów 14 czerwca. I powiem wam, że mega mi się fajnie przechodził ten quiz. Nie wiem, czy też wam się fajnie to ogląda. No jest to troszeczkę krótkie, więc może poszukam jeszcze jakiegoś trzeciego quizu. Dobra, znalazłem coś takiego. Czy znasz tego upgrade'a w Bloons TD 6, autorem jest Lama Zębowata, nie, po prostu 3 lata temu. Zobaczymy, czy znam wszystkie ulepszenia, co to za upgrade. On się nazywa MAD chyba, albo coś takiego. Uuu, ja muszę wpisywać. Dobra, jest. O nie, co to za upgrade? To jest Nie, to nie jest Sun Temple. To jest Sun Monkey albo coś takiego. Sun Avatar. Właśnie, to jest Sun Avatar. Widzicie, coś mi nie pasowało, że to nie jest to. Dobra, Sun Avatar. To jest taki bonus. Co to za upgrade? Triple Shot. Glugane. Nie, czekaj, jak się... Ojejku, jak się to nazywa? To jest Gluganer na pewno. Wow, to jest Acid? Nie. Ej, nie wiem. Dobra, nie mam pojęcia, co to może być. R. Co to jest? Glu. Coś tam będzie glu na końcu. Jeszcze jedno koło ratunkowe? RR. Dobra. Co to jest? No ja wiem, że to będzie glu. Ej, dobra, tu się muszę poddać, bo corrosive glu. Dobra, jest. Ale no, nie wiedziałem. Naprawdę nie miałem o tym pojęcia. To się nazywa... Ojejku, ultra boost, nie? Chyba. Bo ja mam teraz po polsku, a muszę sobie przypomnieć, jak brzmiały te rzeczy po angielsku. Jest. Ultra boostik. On się nazywa... Glewia, coś tam? Nie, to nie jest to, to jest środkowe drzewko. To jest nieautomatyczne namierzanie. Robomanki? Nie, to nie jest robot. Czy kurde, mam na końcu języka. A dobra, może sobie spojrzę na te literki. Plazma, dobra, plazm. Ojojoj, nie wiem, chciałem to. Plazm? Plazm shooter? Plazmy glewia? Nie, to na pewno nie będzie to. Dobra, potrzebuję dwóch literek i to jest plazm C. Kanon po prostu? Nie, no kanon i masz R-kę w środku. Tak, właśnie o to chodzi. Ej, dobra, nie wiem. Charge. Jeju, nie miałem w ogóle tego słowa w głowie. Nie miałem w ogóle. Ej, fajne, podoba mi się ten quizik, ale jest mega trudny. A czekaj, a nie mogę przejść... Nie mogę przejść dalej? No i tam mi się coś popsuło i musiałem cały quiz jeszcze raz przejść. I mamy alchemika, który smacznie spogląda na swoją miksturkę. To będzie oczywiście... Gdzie mamy A? Ej, nie mamy A? A, dobra, bo już wiem, dlaczego nie ma, bo to jest Berserk... Ry... By... Ry... Ewy...
Berserker Brew, tak chyba można by to przeczytać. I mamy tutaj snajpera. Uuu, czekaj, bo to jest dużo literek. Tylko problem jest taki, że nie za bardzo kojarzę te ulepszenia, jak one się tam nazywały. I to jest pod górne drzewko albo pod środkowe. Multigun. Dobra. Okej, Fire? Nie, Fire Gatling. Patrzę na te litery i nic po prostu nie mam w głowie. I tak próbuję sobie przypomnieć, gdzie było pomarańczowe drzewko. I tak, środkowe to chyba jest niebieskie albo czerwone. I albo górne to jest niebieskie albo czerwone, tak przynajmniej na początku. A to mi pasuje do dolnego, a dolne to mamy... na początku szybsze strzelanie, później jeszcze szybsze strzelanie, później jeszcze szybsze strzelanie, jeszcze szybsze strzelanie i tak dalej. Więc... szybsze strzelanie. Faster firing. Faster... Wiem. Even. Tak? Even? Nie wiem, czy to będzie to. I faster... City. Ery. Firing. Dobra, jest! Ty, ale musiałem sobie naprawdę wyobrazić, że stawiam snajpera i go ulepszam. I dopiero wtedy coś mi tam zaświtało w głowie. Co to za upgrade? No to jest Monkey Police? Chyba? Tak, to jest Monkey Police. Ojejku. My, o, ny, k, e, y, p, o, l, i, s. Monkey? Ej. Monkey Police. Czekaj, gdzie ja popełniłem błąd? Przez 2L też nie, to musi być jakieś inne. Monkey Police. Monkey D Police? Nie, to by było bez sensu. Ty, no nie mam pojęcia, co może być tutaj. Dobra, muszę mieć koło ratunkowe. Monkey O Police? To tak po... Yeah, dobra, nie wiedziałem, że tu jest O. To było coś ciekawego. To się nazywało nie farma bananów, tylko hurtownia bananów. To będzie na pewno banana. Banana Center chyba. To coś takiego było. Bany. Centrum? Central. O, banana central. Dobra, mówię, czemu nie mam. O nie, to jest. Kurde, mam problem z tym słowem. To jest węcz wng. Full chyba? Coś takiego? Vengeful? Monkey, tak? Zadziała... Nie, Sanga, dobra. Uwaga, czy to jest to? Jest! Udało mi się za pierwszym razem to zrobić. Pop Master. A, dobra. Czyli to jest mój wynik, ale nie, mój wynik jest gorszy, bo tak jak mówiłem, ja musiałem ten quiz jeszcze raz przechodzić, ale powiem wam tak. To był najtrudniejszy quiz, jaki do tej pory grałem, bo naprawdę siedziałem nad niektórymi rzeczami. Ten snajper. Tak siedzę i się zastanawiam, mówię. Dobra, muszę sobie wyobrazić, jak to stawiam. Tutaj z tym, z niektórymi upgrade'ami miałem ten problem, że nie wiedziałem, jak one dokładnie, wiecie, tam są literkowane. No i wioska też mnie zagięła. Także, jeżeli chcecie więcej takich filmów, koniecznie dajcie znać. Ja się bawię przy tym całkiem dobrze. Także może w kolejnym pójdzie, będę 100%. Mam nadzieję, że tak będzie.